I need to hide. Now or never. Witajcie moi drodzy w drugim odcinku z tej jakże ciekawej gry. Tak więc ostatnim razem zaczęliśmy, właściwie skończyliśmy na pierwszym etapie, więc teraz czas zająć się etapem numer 2. Okej, 20 poziomów, Alma Mater. No nic, sprawdźmy. Gdzie jest to miejsce? Myślę, że musimy zajrzeć do biografii mojego ojca. Ale nie ma żadnych publicznie dostępnych informacji o profesorze Semeckim. Wiedziałem. Okej. Okay. Poziom pierwszy. Luka w zabezpieczeniu. Niestandardowa luka. Okej, okay. Jakby to tutaj wpasować? O, czyli można jeszcze pod takimi nietypowymi kątami, no. Robi się coraz ciekawiej. Myślę, że jakoś tak, tyle że odwrotnie. Okej. Okay. Dwa z trzech udało się już dopasować. No z każdym poziomem coraz trudniej. Tego tak na pewno nie wpasuję. Gdybym to spróbował jakoś tak wpasować. No to już prawie powinno wejść. No wydaje mi się, że... O. Jak to nie przeszło? No ale z drugiej strony widać, że minimalnie zostały tam luki, więc okej. Okay. Ale przynajmniej poziom osiągnięty. No tutaj będzie tych poziomów całkiem sporo, więc myślę, że trzeba będzie to podzielić na kilka fragmentów. A tymczasem zacznijmy poziom drugi. Teraz mamy takiego... jakiegoś wężyka. Myślę, że tak to można wpasować. Dokładnie. Okej. Dobra. Zostały jeszcze dwa. Troszeczkę pofarcie można to też tutaj układać z tego względu, że no część rzeczy sama się dopasowuje, jak już jest w granicach ułożenia. Może jakoś tak? Nie, bo tutaj wystaje kawałek. No dobra, udało się. W ostatniej chwili to tutaj właśnie widać, że wokół tej obręczy właśnie tam czas leci. Poziom trzeci. Okej, teraz przyjdzie nam do ułożenia 5 różnych figur. Okej, dobra. Jest pierwsza ułożona. Jeszcze zostały 4. To wydaje mi się, że powinno być jakoś... Tak, a jednak nie. Okej. Lekkie przestawienie figury pomogło. Na górze troszkę wystaje, ale gdybym to obrócił w ten sposób, to powinno właśnie pasować idealnie.
Okej. Co tutaj mi jakoś tak nietypowo może wystawać? Tu bym potrzebował jakiejś takiej większej ścianki. Okej, cofnijmy troszeczkę czasu. Jednak trzeba było wykorzystać ten jeden darmowy punkcik. Wydaje mi się też, że jest w tej grze coś takiego, że te figury jednak zmieniają się, jeżeli ewentualnie chcielibyśmy zacząć od nowa grać. Popróbowałem sobie z ciekawości przejść jeszcze ten poziom pierwszy i właśnie tam zauważyłem, że ajdź. Mega słabo. Okej, no muszę jednak powtórzyć ten poziom. Niestety nie został zaliczony. Tak więc próbujemy jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Czasu niestety nie ma zbyt dużo. No dobra, muszę to jakoś tak przepchnąć. A, beznadzieja. Okej. Czyli widać, że przynajmniej te figury losują się w różnych kształtach. Okej, to już chyba wiem, jak to będzie dopasowane. Dokładnie. Ale to przynajmniej sprawia, że gra w żaden sposób na pewno nie jest monotonna, jeżeli za każdym razem pojawia nam się coś innego. Tylko ten czas mógłby troszeczkę wolniej tutaj lecieć, bo jednak to bym chciał na dół właśnie. Okej. To będzie jakoś tak na górze. Okej, też wiem. Troszkę. I piąty zaliczony. Idźmy do poziomu czwartego. Mogę aktywować podpowiedzi. Okej, musiałem po prostu tego raz użyć, no ale tutaj raczej nie ma opcji, żeby się pomylić. To mi wygląda jak ta figura. Dokładnie. Tak więc jeszcze pozostała mi ostatnia. Wygląda to jak to. Tak, to będzie chyba to. Nie? Może to było to? Okej. Ja się zdziwiłem, że to jednak nie była ta w prawym górnym rogu. To mi przypomina dokładnie tą figurę. Coś takiego i to przypomina to, ale możemy z ciekawości użyć. No i prawidłowo. Poziom czwarty zaliczony. Przejdźmy do poziomu piątego. Ostrożnie, ten poziom ma nowy rodzaj antywirusa. Staraj się wykonać jak najmniej ruchów.
Ale takie podejście nie pozwoli mi podejść bliżej. O, tutaj malutka literówka. Uda ci się, tylko się nie śpiesz. Najpierw sprawdź wszystko dokładnie, a potem wykonaj manewr. Okej. Czyli po prostu jak najmniej ruchów wykonujemy. Aha, tutaj widzimy, że pasek rośnie. No całkiem ciekawy poziom, muszę przyznać. Wow. Okej, mogę przynajmniej tutaj troszeczkę niwelować. Ale dobrze wiedzieć. Tutaj po prostu trzeba będzie... Okej. To był jednak mały ruch wykonany, więc jest dobrze. Poziom 5 zaliczony, doskonale. Właściwie to dokładnie. Jest prawdopodobieństwo, że od tego momentu... Właśnie od tego momentu będziemy częściej spotykać taki rodzaj zabezpieczeń. To żaden problem. Bo jestem teraz mistrzem podstępu. Poziom 5 zaliczony. Przejdźmy do poziomu 6. Brak dodatkowych ruchów. No jestem ciekaw, jak tutaj będzie ta cała kwestia wyglądała. Miejmy nadzieję, że uda się poradzić całkiem dobrze. Okej, mamy taką figurkę. Nie bym chciał ją w ten sposób obrócić. Okej, tam jeszcze był cały, całkiem duży zapas. Okej, jak to wygląda? W ten sposób. Najpierw bym sobie to obrócił. Tak. Potem troszeczkę taki. I zaliczę mi kolejną figurę. Okej, chciałbym to chyba tak umieścić, tak jak teraz patrzę na to. Więc... musiałbym to obrócić jakoś tak. Teraz tym bokiem. Okej. No okej, udało się. Oczywiście przypominam, że cały czas jest możliwość wygrania kopii tej gry. Tak więc zachęcam was do wzięcia po prostu udziału. Czy to pod pierwszym filmikiem, czy właśnie pod tym. A zasady są po prostu mega proste. Zalajkujcie ten filmik i po prostu napiszcie, co sądzicie o tej grze. Okej, zrobię tak. I przesunę w tej płaszczyźnie. Okej. Chciałbym to chyba w ten sposób umieścić, więc... obróciłbym to sobie w ten sposób. No, kolejne punkty przybywają do mojej puli. Taki oto sposób, więc chyba tak trzeba to umieścić. Dokładnie, i teraz przesuwam po prostu w tej osi. Tutaj przynajmniej już nie ma tego aspektu czasowego, więc można troszeczkę bardziej pokombinować. Czy to by pasowało? To nawet by pasowało, ale chyba po prostu z drugiej strony, tak więc
musiałbym to sobie obrócić w ten oto sposób. A potem tak. Okej, poziom 7 zaliczony. Przejdźmy do poziomu 8. To archiwum musi zawierać dokładnie to, czego szukamy, ale jest objęte podwójnymi zabezpieczeniami. Musimy być jednocześnie szybcy i chytrzy. Musimy być jak ninja. Okej. Czyli nie dość, że teraz goni mnie czas, to jeszcze ilość ruchów. Ale przynajmniej mogę sobie tutaj dwie rzeczy cofać. To jest zaleta. Okej, i teraz w tej płaszczyźnie. No taki klocek z Tetrisa. Wstawmy go tak, a potem obracamy. Okej. Urodził się w Unii i po jego rozpadzie natychmiast emigrował do Stanów Zjednoczonych. To oczywiście jest zapis z archiwum. Całkiem powszechna historia jak na naukowca. Pracował w Instytucie Badań Cybernetycznych. Tam go znajdziemy. Poziom 8 zaliczony. I teraz mógłbym chyba wybrać, ale na ten moment na razie skończymy tą rozgrywkę i po prostu słyszymy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. I już niebawem. Hej, hej. This world has been ruled by the internet for a long time. Corporations manipulate people's minds. Only a few people continue to struggle.